Tomasz Piątek, Dochodzenie Prawdy, Reset Obywatelski. Dobry wieczór. Strasznie się cieszę, że was widzę, kochani. Znaczy, ja was nie widzę, ale wy mnie widzicie. Ja was widzę oczyma duszy. Przypominam o łapkach, bo dzięki lajkom więcej osób zobaczy tę transmisję. Gorąco dziękuję każdemu, kto udostępnił link do tej transmisji. Gorąco dziękuję każdemu, kto wysłał taki link do znajomych. Gorąco dziękuję każdemu, kto nas wspiera internetowo, na przykład udostępniając duchowo i oczywiście także finansowo, bo nie mamy sponsorów państwowych, nie mamy sponsorów komercyjnych, mamy tylko was, naszych sponsorów obywatelskich. Kochani, w drugiej części programu będzie chińszczyzna, będzie między innymi, to niespodzianka, znany reżyser filmowy, będzie pewien budynek koło Sejmu, budynek tuż przy Sejmie w orientalnym sosie szpiegowsko-lobbingowym. Ale to w drugiej części programu, bo w pierwszej części programu porozmawiamy o tym panu i o tej książce Zbigniew Ziobro, Prawdziwe oblicze. Porozmawiamy z autorką Renatą Grochal, którą serdecznie zapraszam do studia. Renatą Grochal, znakomitą dziennikarką tygodnika Newsweek. Dzień dobry. Właściwie już dobry wieczór nawet. Tak. Dobry wieczór z Opola. Jestem właśnie w delegacji. Zbieram materiały do kolejnego artykułu, więc dzisiaj cały dzień podróżowałam. Jesteś w pokoju hotelowym, jak rozumiem, stąd takie oświetlenie. Tak, nie ma właśnie centralnego oświetlenia, są tylko takie lampki, więc taki mamy wieczorowy klimat. Przepraszam, musiałem wyłączyć telefon, bo twój nowy kolega, Grzegorz Rzeczkowski, właśnie do mnie zadzwonił. Zapomniał, że mam teraz transmisję. Oddzwonię do niego później. Powiem tak. Jest w tej książce parę momentów, których się nie da zapomnieć. Są tam rzeczy, których się nie da odzobaczyć i wymazać z pamięci. Zanim przejdziemy do głównego bohatera, to chciałbym powiedzieć, że no poruszająca jest informacja, że kariera jego żony i pisowskiej propagandzistki Patrycji Koteckiej zaczęła się od tego, że pani Patrycja, zgodnie ze zeznaniami, które czytamy w twojej książce, pani Patrycja zleciła gangsterom podpalenie pizzerii. Czy możesz coś więcej o tym powiedzieć? Tak, zeznał tak świadek koronny, gangster Broda, który znał Patrycję Kotecką. On tam opowiada o tym, że Kotecka miała bliskie relacje właśnie z różnego rodzaju podejrzanymi osobami związanymi z gangiem Pruszkowskim. To było jeszcze w latach 90., zanim Kotecka zaczęła być dziennikarką i miała być rzekomo podstawiana różnym osobom, żeby wyciągać informacje i przekazywać je później właśnie temu podejrzanemu elementowi. Te zeznania opublikował w Gazecie Wyborczej Wojtek Czuchnowski, a mnie one się przydały do stworzenia takiego pełnego obrazu tej przeszłości Patrycji Koteckiej, dlatego że jej historia zaczyna się w październiku 2005 roku, kiedy już wiadomo, że Zbigniew Ziobro będzie ministrem sprawiedliwości i do niego zgłasza się prywatny detektyw Jerzy Godlewski, który od niemieckich służb dowiaduje się, że przeciwko Ziobrze jest szykowana prowokacja. I w tę prowokację miał być zamieszany detektyw Krzysztof Rutkowski. Chodziło o to, że Ziobro zapowiadał, że jak zostanie ministrem, to będzie chciał sprowadzić do Polski Edwarda Mazura, polonijnego biznesmena podejrzewanego o zlecenie zabójstwa szefa polskiej policji Marka Papały. I tenże Godlewski zastanawia się z Ziobrą, z którym spotyka się kilka razy w Krakowie, w Warszawie, tuż przy Sejmie albo nawet w samym Sejmie, zastanawia się, jak zapobiec tym prowokacjom, bo chodziło o wyeliminowanie Ziobry z polityki albo nawet pozbawienie go życia. I Ziobro, znaczy Godlewski proponuje Ziobrze, bo wie, że on zna Patrycję Kotecką z czasów Komisji Śledczej do spraw afery Rywina,
i wie też, że ona jest dobrą znajomą Rutkowskiego i że często się z nim kontaktuje, żeby przez Kotecką Rutkowskiemu przekazać informację, że służby polskie i niemieckie dowiedziały się o tej prowokacji, więc nie ma sensu już jej dalej prowadzić. Rzeczywiście Godlewski się spotyka z Kotecką, ona oczywiście zaprzecza, żeby miała jakikolwiek związek z tą prowokacją, ale przekazuje informację Rutkowskiemu i dziwne sytuacje wokół Ziobry się kończą, natomiast zaczyna się, z moich informacji wynika, że od tego zaczyna się taki związek Ziobry i Patrycji Koteckiej i jest to mniej cukierkowy obrazek od tego, który oficjalnie buduje Kotecka, bo ona twierdzi, że jej relacja z Ziobrą zaczęła, oni oczywiście poznali się w komisji Rywinowskiej, ale prywatnie zaczęli się spotykać, ponieważ kiedyś jechali pociągiem z Krakowa do Warszawy, tak dobrze im się rozmawiało, no i od tego się zaczęła love story. No, otóż prawdziwy obrazek jest mniej cukierkowy. W 2006 roku, kiedy Ziobro jest już ministrem, jest takim, osadził się już na urzędzie, zaczyna mieć wątpliwości co do przeszłości Koteckiej, krążą różne właśnie informacje, do niego docierają, że ona mogła mieć jakieś podejrzane związki z gangsterami. I z moich informacji... Ja tutaj dodam jeszcze, że detektyw Rutkowski w świetle informacji przedstawionych w twojej książce no wygląda na takiego frontmana i pośrednika używanego przez gang Pruszkowski. Tak, wygląda na, znaczy on, z moich informacji wynika, że w owym czasie latał do Stanów Zjednoczonych, spotykał się z różnymi osobami, które mogły być związane z gangiem Pruszkowskim, w tym docierał także do Mazura. Więc, ale ciekawe jest to, że kiedy ta relacja Ziobry i Koteckiej już zaczyna być poważna, to Ziobro wykorzystuje państwowe służby do tego, żeby sprawdzić przeszłość swojej narzeczonej i to, czy ona nie przekazuje informacji gangsterom. Zaprasza do siebie Bogdana Święczkowskiego, wówczas szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. I jak relacjonował mi jeden z wysoko postawionych funkcjonariuszy służb specjalnych, prosi go o rozpracowanie operacyjne, o wszczęcie rozpracowania operacyjnego Patrycji Koteckiej, swojej wtedy narzeczonej, czyli po prostu zleca służbom inwigilację swojej partnerki. I rzeczywiście to rozpracowanie zostaje wszczęte, służby podsłuchują Patrycję Kotecką, śledzą ją, Ziobro przekazuje jej różne informacje, tak zwane szczury, fałszywe informacje, które później sprawdza, czy dotarły do jakichś podejrzanych osób, do gangsterów. I mój informator twierdzi, że z tego rozpracowania powstały dwie teczki i że Ziobro, który wtedy nie miał tak szerokich kompetencji jak dzisiaj, bo on sobie je poszerzył po wygranych wyborach w 2015 roku, albo doprowadził do tego, że Sejm poszerzył kompetencje prokuratora generalnego. Ziobro był zapoznawany z zawartością tej teczki, z ustaleniami tego rozpracowania operacyjnego, chociaż to było właśnie nieprocesowe dokumenty, to nie były procesowe dokumenty, tylko operacyjne i on wtedy jako prokurator generalny nie miał do tego prawa. Więc to jest bardzo ciekawy, wydaje mi się, wątek. Patrycja Kotecka nie zgodziła się na rozmowę do mojej książki, podobnie zresztą jak Zbigniew Ziobro, które Ministerstwo Sprawiedliwości nie odpowiedziało w ogóle na moją prośbę o rozmowę do książki. Bardzo tego żałuję, bo chciałam ich skonfrontować z kilkoma rzeczami, które są w tej książce, z moimi ustaleniami. Byłam ciekawa, czy Kotecka w ogóle wiedziała o tym rozpracowaniu, w sensie czy później się dowiedziała, że to rozpracowanie było wszczęte, czy dowiedziała się z mojej książki. No i tak z takiej czysto ludzkiej strony. No jednak to jest jakoś ekstraordynaryjne, że mężczyzna zleca inwigilację swojej narzeczonej. W normalnej sytuacji to przyszedłby pewnie do kobiety i zapytał o jej przeszłość, o jej związki, a tutaj to trochę ten funkcjonariusz służb specjalnych zwrócił mi uwagę na to, że to było ciekawe rozpracowanie, bo kiedy się pojawiały jakieś takie wątki, które mogły stanowić wyjście do jakichś ustaleń, to wtedy nie kontynuowano tego wątku. To służby zamykały ten wątek i właściwie to trochę wyglądało tak, jakby chodziło o to, żeby ta teczka była takim zabezpieczeniem dla Ziobry, że jakby ktoś się zapytał o przeszłość Koteckiej, to on wyciąga teczkę i mówi, my tutaj mamy właśnie teczkę, ta pani jest czysta. Służby to poświadczyły. Czyli chodziło nie o to, żeby ją prześwietlić, tylko chodziło o to, żeby ją wybielić. To jest bardzo ciekawe w świetle
jej związków z gangsterami, bo ze świadectw przedstawionych w twojej książce wynika, że ona była takim szpiegiem tego gangu, że taki ten gang próbował używać i że ona mogła zostać podstawiona Ziobrze też przez gang, żeby donosić gangowi o tym, co Ziobro robi. Tak zeznaje gangster Broda, natomiast on tam w swoich zeznaniach mówi jasno, że w 2006 roku, kiedy ta relacja Koteckiej i Ziobry już była poważna, to że ona odmówiła przekazywania jakichkolwiek informacji, że powiedziała, że absolutnie nie zamierza tutaj, że urwała te swoje relacje z tymi osobami współświadka, więc myślę, że no właśnie tego nie wiemy, tak? Tego nie wiemy, jak to wyglądało, bo sama Patrycja Kotecka nie mówi na temat swojej przeszłości. I gang nie próbował się na niej za to zemścić. No, w pewnym momencie te osoby zostały różne pozamykane, miały jakieś tam swoje problemy, więc nawet właśnie ten sam gangster Broda zeznaje, że być może on by dalej się zajmował tą historią, gdyby nie to, że nie mógł, no bo siedział i po prostu nie miał kontaktu z Kotecką i no, miał utrudniony jakby kontakt z rzeczywistością na wolności. No tutaj my w tej audycji naszej Dochodzenie Prawdy zajmujemy się przeważnie, choć nie zawsze, kwestiami kontrwywiadowczymi. I to jest bardzo ciekawy wątek w tej książce. Ten wątek związków Patrycji Koteckiej z gangiem Pruszkowskim, ponieważ gang Pruszkowski, jak mówił nie tylko słynny gangster Masa, ale jak pisało też wielu dziennikarzy śledczych, gang Pruszkowski stanowił, jakby to powiedzieć, filię polską mafii sądzewskiej, rosyjskiej mafii sądzewskiej, wielkiej postsowieckiej organizacji przestępczej na różne sposoby powiązanej z PiS, powiązanej z różnymi biznesmenami w Polsce i nie tylko w Polsce, na całym świecie. I tutaj od razu się pojawia taka nutka niepokoju, że być może kiedy Ziobro poszedł w górę, to Patrycję Kotecką przejęły jakieś osoby stojące wyżej niż takie polskie pionki z gangu Pruszkowskiego. Na to pytanie odpowiedzi oczywiście nie znamy, być może się czegoś dowiemy, jeżeli upadnie reżim w Rosji, być może się nigdy nie dowiemy. Natomiast ja mogę powiedzieć... Chciałam jeszcze jedno powiedzieć, że charakterystyczne jest to, że Zbigniew Ziobro później, kiedy już Patrycję Kotecką jakby wprowadził do TVP, bo to on jej załatwił pracę w TVP, to on w TVP u prezesa Urbańskiego, to on wiele razy podkreślał w rozmowach z różnymi osobami, między innymi z Lechem Kaczyńskim, czego świadkiem był Janusz Kaczmarek, ówczesny prokurator krajowy i zaufany Lecha Kaczyńskiego, że on mówił, że no właśnie mam tutaj taką zaufaną osobę do TVP, to jest redaktor Patrycja Kotecka i że mogą się pojawić jakieś informacje, że ona miała związki z mafią, ale że to jest nieprawda, że to jest wszystko nieprawda i że właśnie tutaj to są fałszywe oskarżenia. Natomiast rzeczywiście ja uważam, że ta teczka powinna być ujawniona. To jest co prawda rozpracowanie operacyjne, ale ta teczka powinna być ujawniona, bo jednak jest to małżonka jednego z głównych dzisiaj rozgrywających polityków i mam wrażenie, że Zbigniew Ziobro będzie z nami przez lata, ma ogromne ambicje objęcia przywództwa na prawicy i ta sprawa przeszłości Patrycji Koteckiej powinna zostać do spodu wyświetlona. Ja się z tobą stuprocentowo zgadzam. Jeszcze doświadczenie moich kilku lat pracy badawczej w czytelni Instytutu Pamięci Narodowej nauczyło mnie, że w teczkach służb specjalnych bardzo często najciekawsze nie jest to, jak służba kogoś zwalczała, tylko jak służba kogoś oszczędzała pod pozorami zwalczania. To jest... I to w teczce zwykle widać, kiedy się w nią można wgryźć. Ja tutaj dodam jeszcze, że gdyby Ziobro albo Patrycja Kotecka chciała się z tobą procesować, to ja bardzo chętnie wystąpię jako świadek.
bo tak się składa, że ja się też kiedyś Patrycją Kotecką interesowałem, ale w pewnym momencie znalazłem się w kropce, w takim martwym punkcie i dopiero ta książka, twoja książka mnie z tego martwego punktu wyciągnęła. Rozmawiałem z informatorem, bardzo zaufanym, sprawdzonym, którego dobrze znałem, który pracował z Patrycją Kotecką, kiedy ona była dziennikarką w gazecie. I on mi mówił, że ona nieustannie zadawała się z gangsterami z gangu Pruszkowskiego, że oni ją przywozili do pracy swoimi luksusowymi samochodami albo po nią przyjeżdżali. I w redakcji przymykano na to oko, bo wierzono, że Patrycja w ten sposób infiltruje gang, rozpracowuje gang i że powstanie z tego jakiś wielki materiał dziennikarki ujawniający gang Pruszkowski. Ja sobie nie przypominam, żeby taki materiał powstał. I to było dla mnie bardzo ciekawe, co mówił ten informator, ale nie mogłem tego wątku pociągnąć, bo pomyślałem sobie, no dobrze, jeśli to się nagłośni, to ona powie, robiłam, wykonywałam moją pracę dziennikarki, po prostu infiltrowałam tych gangsterów, żeby coś napisać. A tymczasem w twojej książce przeczytałem, że ona nie broni się w ten sposób. Ona twierdzi, że nie miała żadnych związków, żadnych stosunków, żadnych kontaktów z gangsterskim światem. No, a to jest nieprawda. A jeśli ona kłamie, to znaczy, że ona ma coś do ukrycia i że te związki były niebezpieczne. Wiesz, to jest tak, że kiedy Wojtek Czuchnowski opublikował zeznania Brody w Gazecie Wyborczej, to Kotecka zagroziła mu procesem i ja to sprawdziłam, nie ma żadnego procesu, Kotecka nie złożyła pozwu przeciwko Czuchnowskiemu, no i jak do tej pory też ani Kotecka, ani Ziobro nie złożyli pozwu przeciwko mnie. Ja dodam tylko, że no, informacje, które zamieściłam, mnie samą zszokowały, ja długo sprawdzałam ten wątek właśnie, szukałam potwierdzeń w różnych źródłach i je znalazłam. Początkowo nie mogłam uwierzyć w to, że Zbigniew Ziobro wykorzystał państwowe służby specjalne, żeby zlecić inwigilację własnej partnerki. No to się wydaje tak nieprawdopodobne, no ale jednak tak się stało. Ja zwróciłam się nawet do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z pytaniem. Prawdę powiedziawszy, pomyślałam sobie, że skoro to jest ABW obsadzona przez nominatów PiS-u, no to jeśli takiego rozpracowania nie było, to ABW napisze, zaprzeczy po prostu, napisze mi, że nigdy nic takiego nie miało miejsca. Po kilku tygodniach dostałam odpowiedź jednozdaniową, nie komentujemy sprawy. No dla dziennikarza w sytuacji, kiedy służba jest kontrolowana przez PiS i jak mniemam, no, były konsultacje różnego rodzaju, być może również z ministrem Ziobrą, bo tego nie można wykluczyć. I kiedy ja dostaję odpowiedź, że nie komentujemy sprawy, no to można z dużym prawdopodobieństwem powiedzieć, że służba po prostu potwierdziła, że takie rozpracowanie miało miejsce. Zresztą rozpracowanie operacyjne to jest taka tajna formuła, więc zwykle no, służby nie potwierdzają tego, ale zaprzeczyć mogły, gdyby coś takiego nie miało miejsca. Tak, no, tym bardziej, że mowa o sprawie kompromitującej. Po pierwsze dlatego, że minister każe służbom państwowym wykonywać robotę dziennikarza, przepraszam, robotę detektywa prywatnego, robotę detektywa prywatnego zbierającego na przykład dowody do sprawy rozwodowej, bo to czymś takim pachnie. No a po drugie tym, co tutaj mówiłaś, co jest bardzo ciekawe, że tak prowadzono to rozpracowanie Patrycji Koteckiej, tak prowadzono to dochodzenie, żeby ją wybielić, a nie żeby ją prześwietlić. No ale może przejdźmy do samego ministra Ziobry, bo... Ale wiesz, Patrycja Kotecka, bo ja bym nie pisała o Patrycji Koteckiej, gdyby nie to, że ona w politycznym życiu Zbigniewa Ziobry odgrywa kolosalną rolę. Ona jest jego doradczynią, jest taką osobą, która bierze udział w różnego rodzaju strategicznych naradach,
która dzwoni do dziennikarzy i przekazuje im linię propagandową Solidarnej Polski. I ona i brat Zbigniewa Ziobry-Witold to są dwie osoby, bez których tak naprawdę nie byłoby dzisiejszego Ziobry, które mają ogromny wpływ na politykę Ziobry, na to, jaki kurs on przybiera i dlaczego to robi. Więc dlatego ja się nią zainteresowałam, bo gdyby to była typowa prawicowa żona, która siedzi w domu, gotuje obiady i podaje kapcie mężowi wracającemu po męczącym dniu w pracy, no to nie poświęcałabym jej miejsca w książce. Bardzo słusznie, no bo piszemy o rodzinie wtedy, kiedy rodzina jest nie tylko rodziną. I dlatego tutaj w twojej książce jest też ciekawy wątek dotyczący ojca, który też był ważny dla kariery Zbigniewa Ziobry, ponieważ kupił mu na dzień dobry mieszkanie, kiedy młody Zbigniew zaczynał swoją karierę, jeszcze był studentem. Bez ojca prawdopodobnie Ziobro nie miałby takiego za sobą kapitału społecznego i po prostu kapitału też finansowego, żeby móc się poświęcić działalności politycznej. Zbigniew Ziobro jest takim typowym przedstawicielem, kiedyś to się nazywało bananowa młodzież, czyli jest po prostu z zamożnego domu. Nie wiem, czy twoi rodzice kupili ci mieszkanie, kiedy zaczynałeś studia, moi nie było ich na to stać. Ziobro jest, jego mama jest znanym w Krynicy stomatologiem, ojciec był lekarzem, bo już nie żyje, był dyrektorem największego domu uzdrowiskowego w Krynicy, ordynatorem, później dyrektorem i jest to rodzina, była to rodzina bardzo zasobna, więc Ziobro miał bardzo dobry start, kupił mu ojciec mieszkanie trzypokojowe w Krakowie, do którego zaprosił swojego kolegę ze studiów, z liceum. No i później niestety zaprosił go, żeby z nim zamieszkał, dlatego że mieszkał wcześniej z, jak to nazywał, z kuzynem i ten kuzyn się w pewnym momencie wyprowadził. Kolega Ziobry z Krynicy właśnie, którego spotkał w autobusie, dostał się na studia i nie dostał akademika, szukał stacji i Ziobro powiedział, to zamieszkaj u mnie. Ziobro wtedy to nie był dzisiejszy Ziobro, to był bardzo wycofany, nieśmiały chłopak, taki jak to opowiadali mi ci jego koledzy, taki, którego do drużyny piłkarskiej bierze się tylko wtedy, kiedy brakuje bramkarza. I oni go próbowali jakoś rozruszać, ten Jarek poznał go jeszcze z Markiem i dla Marka ta znajomość ze Zbigniewem Ziobrą zakończyła się koszmarem 10-letnim sądowym, który po prostu zeżarł mu sporo nerwów, czy kosztował go sporo nerwów, ponieważ Zbigniew Ziobro przeprowadził swoje jedyne jak dotąd studenckie śledztwo, w którym posądził tego Marka Kasprzyka, bo on się w mojej książce wypowiada pod nazwiskiem, o to, że jest autorem anonimów z groźbami i żądaniami pieniędzy. I Ziobro przeprowadził takie śledztwo, w którym nagrywał tych swoich kolegów, prowokował ich do popełniania różnych przestępstw. Więc to naprawdę, jak się czyta akta tego postępowania, ja część rzeczy tam wydrukowałam w książce, to można odnieść wrażenie, że Ziobro już wtedy był taką skrajnie podejrzliwą osobą, ale też, że tak naprawdę to całe śledztwo służyło skierowaniu uwagi organów ścigania na Bogu ducha winnego człowieka, bo później ten człowiek został w pierwszej instancji, ten Marek Kasprzyk, kolega Ziobry ze studiów, został z czasów studenckich, bo on studiował na Akademii Rolniczej, Ziobro studiował prawo, został w pierwszej instancji skazany na podstawie opinii grafologa. Później się okazało, że różne zespoły biegłych grafologów stwierdzały, że to nie było jego pismo. No i on przypłacił to, jego żona to przypłaciła, czy narzeczona wtedy, która była w ciąży, pobytem w szpitalu, on sam i jego rodzina dużym stresem. No i później, po tym pierwszym wyroku, do sądu przyszedł anonim. Człowiek napisał, skazaliście nie tego człowieka, to ja wysyłałem te anonimy. I
ten Marek Kasprzyk podejrzewa, że Ziobro wiedział, kto wysyła mu te anonimy, że to był jakiś mężczyzna, z którym on miał na jakimś etapie bliskie relacje, później się pokłócili i ten człowiek chciał się zemścić, a Ziobro tylko dlatego złożył doniesienie na policji, na swoich kolegów, że po prostu anonimy zaczęły przychodzić do jego domu rodzinnego w Krynicy. Rodzice się zainteresowali, co on w tym Krakowie robi, co tam się dzieje i ojciec kazał mu złożyć doniesienie na policji. Więc być może... To jest właśnie, to była rzecz, która mnie bardzo zaskoczyła, bo różnych rzeczy się można spodziewałem po Ziobrze, ale czegoś takiego nie. Bo z tego, z faktów, które podajesz w książce, wynika, że Ziobro miał romans z kolegą, z którego sobie wziął do mieszkania. Potem tego kolegę wyrzucił albo się pokłócili, no w każdym razie związek się rozpadł i kolega zaczął się mścić, wysyłając anonimy, wysyłając listy anonimowe, pogróżki do Ziobry, nawet do jego rodziców. I Ziobro w panice, żeby tylko rodzice nie dowiedzieli się, że miał romans z tamtym kolegą, zaczął kierować podejrzenia na innego kolegę zupełnie niewinnego, na tego Marka Kasprzyka. Przychodził na spotkania w płaszczu, przez cały czas był w płaszczu, twierdził, że jest zaziębiony, a tak naprawdę miał pod tym płaszczem magnetofon, którym nagrywał kolegów. Próbował ich nakłonić, żeby mu kupili narkotyki i nagrać ich, jak mu te narkotyki kupują, żeby udowodnić choćby jakiekolwiek przestępstwo. Jak mu sprzedają, bo on próbował wtedy, posiadanie nie było niewielkich ilości na własny użytek, nie było karane i on tego Marka Kasprzyka poprosił, żeby mu sprzedał po prostu marihuanę, którą oni jako studenci Akademii Rolniczej gdzieś tam przed akademikiem uprawiali. Wiesz, ja nie wiem, bo ja w mojej książce nie określiłam tej relacji jako romans. Ziobro mówił, że mieszkał z kuzynem. Więc tutaj ci jego koledzy, biorąc pod uwagę, że on no nie miał jakiegoś, znaczy miał trudności w relacjach z kobietami. Oni żartowali, że może on woli chłopców, ale to no, nigdy nie zostało jakoś tam wyraźnie w ich relacjach określone. Więc ja to opisuję w ten sposób, że, no, że on mówił, że mieszkał z kuzynem i że tak naprawdę oni są przekonani, że on wie, kto do niego wysyłał te anonimy i właśnie w lęku czy ze strachu przed rodzicami sprokurował śledztwo i skierował podejrzenia na Bogu Ducha w inne osoby. No właśnie, to jest bardzo ciekawe. Mówimy o dwóch śledztwach Ziobry. Jedno zostało tak przeprowadzone, żeby wybielić narzeczoną, a drugie zostało tak przeprowadzone, żeby oczernić niewinnego człowieka. I to ze strachu przed ojcem, który tutaj jawi się jako postać bardzo ważna dla Ziobry i dlatego mnie zainteresował ten fragment, który jest na stronie 88, gdzie jest mowa o tym, że o karierze ojca Ziobry za czasów komunizmu, który należał do PZPR, potem zaczął działać w opozycji demokratycznej, trafił do aresztu w czasie stanu wojennego, został skazany na 1,5 roku więzienia, ale szybko wyszedł do domu, bo zaliczono mu areszt na poczet kary, a potem piszesz, że ta odsiadka nie złamała mu kariery. Później przez wiele lat kierował największym uzdrowiskiem w Krynicy. Czy on kierował tym uzdrowiskiem również w czasach PRL-u, ojciec Ziobry? Nie, on w czasach PRL-u był lekarzem, a później dopiero zaczął robić taką karierę. Natomiast wiesz, z moich informacji wynika, że ojciec Ziobry, że ta działalność jego opozycyjna to był epizod, że on później nie miał jakiejś znaczącej roli w opozycji demokratycznej, to była raczej działalność epizodyczna, natomiast no, jednak no, robił karierę, tak, robił karierę i nikt mu tego nie utrudniał, że się tak wyrażę, służby państwowe.
No dobrze, to i przechodząc już do Ale działalności. wiesz, chciałam jeszcze powiedzieć jedną rzecz, bo te dwa rozdziały, one pokazują, bo ja zadawałam sobie takie pytanie, jakimi motywacjami się kieruje Ziobro? Czy on, jakim on jest człowiekiem tak naprawdę? I te dwa rozdziały pokazują sylwetkę Ziobry, taką charakterologiczną. On jest osobą skrajnie nieufną, skrajnie podejrzliwą, nawet wobec najbliższych osób. I właściwie jest w stanie, żeby ochronić siebie, posunąć się do rzeczy, które są bardzo kontrowersyjne, bo jednak to wykorzystywanie służb państwowych do śledzenia bliskiej osoby, tak jak powiedziałeś, mógł wynająć prywatnego detektywa. Efekt byłby podobny, bo wiedzę by uzyskał. Nawet ten Godlewski mógł zrobić dla niego takie śledztwo, ten wspomniany już przeze mnie detektyw. Tym niemniej on wykorzystuje służby państwowe pewnie właśnie po to, żeby mieć taką podkładkę, tak? Że pani została sprawdzona. Zwróciłeś uwagę na to, że zwykle detektywa się wynajmuje, żeby materiały rozwodowe uzyskać, a tutaj to były materiały przedślubne. No tak, bardzo niezwykła, bardzo niezwykła. Tak, ale to śledztwo, które on robi jako śledztwo studenckie i właściwie to, że 10 lat życia kosztowało to tego Marka Kasprzyka, znajomość studencka z Ziobrą, którego spotkał przez przypadek, przez tego swojego kolegę Jarka, bo to Jarek był jego przyjacielem. Oni chcieli po prostu pomóc Ziobrze. Wiesz, oni mu nawet w tym śledztwie pomagali. I kiedy policja wjechała tam rano o 6 do akademika z drzwiami, i wyciągnęła tych młodych studentów, to oni zszokowani w ogóle dopiero, nie przyszło im nawet do głowy, że to może być sprawa Ziobry, bo on, Ziobro z nimi rozmawiał, pokazywał im te anonimy, oni mu pomagali w tym śledztwie, zupełnie nie zdając sobie sprawy, że to jest wymierzone wszystko przeciwko nim. Więc to pokazuje, że, no, że naprawdę jest to osoba, która taka powiedziałabym bez granic. Tutaj na okładce twojej książki nad twarzą Zbigniewa Ziobry, nad jego zdjęciem czytamy człowiek bez skrupułów. I ten brak skrupułów widzimy też dzisiaj, kiedy Ziobro uprawia wielką politykę. W twojej książce jest bardzo ciekawy fragment dotyczący tego, że słynny europoseł Patryk Jaki jest łącznikiem Ziobry, między Ziobrą a działaczami jawnie prokremlowskiej Konfederacji. Możesz coś więcej powiedzieć o roli Jakiego i o relacjach Ziobry z Konfederacją? Jaki jest jednym z najbardziej zaufanych współpracowników Ziobry? To jest europoseł Patryk Jaki, zresztą polityk z Opola, stąd gdzie jestem w tej chwili. To jest osoba, która kiedy Ziobro leżał na deskach po przegranych eurowyborach w 2014 roku, to opuścili go wszyscy, łącznie z Jackiem Kurskim, który się zameldował bardzo szybko w Prawie i Sprawiedliwości. I zostały mu tylko trzy osoby. Patrycja, brat Witold i właśnie europoseł Patryk Jaki. I Patryk Jaki jest osobą, która ma zabezpieczyć Ziobrę na wypadek, gdyby Jarosław Kaczyński w ostatnim momencie przed rejestracją list wyciął Solidarną Polskę z list PiS-u w najbliższych wyborach. I oni szykują taki sojusz z tą częścią narodową Konfederacji, której nie do końca się podoba to, że Korwin czy Grzegorz Braun właśnie są tacy bardzo prorosyjscy, czyli politycy, właściwie kluczowe postaci Konfederacji, i oni nie wykluczają wspólnego startu z Solidarną Polską. Takie osoby jak Krzysztof Bosak czy Robert Winnicki. Oni pokoleniowo też są w podobnym wieku, są zbliżeni, właśnie Jaki, Sebastian Kaleta, i oni mają kontakt bieżący. Zresztą przecież politycy Konfederacji pomogli Solidarnej Polsce przepchnąć kandydaturę Bogdana Święczkowskiego do Trybunału Konstytucyjnego.
I oni się wtedy tak naprawdę przetarli w tym głosowaniu. Zobaczyli, że ku wielkiemu zaskoczeniu Kaczyńskiego, który myślał, że Święczkowski nie uzyska poparcia w Sejmie, jego kandydatura przepadnie i wtedy PiS zainstaluje w Trybunale Konstytucyjnym swojego człowieka. Tymczasem okazało się, że dzięki głosom Konfederacji Ziobro wepchnął Święczkowskiego, swojego zaufanego człowieka od czasów właśnie pierwszego rządu Prawa i Sprawiedliwości, do Trybunału Konstytucyjnego. Więc te związki z Konfederacją, z tą częścią narodową Konfederacji, one są bliskie i wydaje mi się, że to jest no, taki czarny sen Jarosława Kaczyńskiego, sojusz ziobrystów z konfederatami. Na prawej flance wyrasta partia na kilka albo nawet kilkanaście procent, bo to jest partia, która może, byłaby partia, która może liczyć na poparcie Tadeusza Rydzyka. Tadeusz Rydzyk mówi o Ziobrze mój złoty chłopiec. Zresztą te związki Rydzyka, o czym ty pisałeś w swojej książce, z te jego linki rosyjskie, też są bardzo ciekawe i rzeczywiście zwróciłeś uwagę na to, że ta konfederacja jest taka prorosyjska, więc ten, gdzieś ten pierścień tych kontaktów prorosyjskich się zaciska wokół Ziobry. Ja nie znalazłam dowodów na takie bezpośrednie przełożenie jego na jakieś relacje z politykami, którzy są jawnie prorosyjscy, ale czy takich jakby takiego kierunku poza dowodów na takie związki, poza tym, że no jednak oddala nas od Unii Europejskiej i no powoduje, że coraz więcej jest tych punktów, które nas różnią z Brukselą, z Komisją Europejską i dzięki którym jesteśmy, albo przez które jesteśmy postrzegani jako element już coraz bardziej daleki, bliższy Orbanowi czy właśnie Putinowi niż zachodniej Europie. Więc to, tylko wiesz, ja mam, moja teoria jest taka, że Ziobro nie byłby tak jawnie antyunijny, gdyby nie to, że Kaczyński nie przyjął go do PiSu. Bo gdyby Kaczyński pozwolił mu wrócić do PiSu, to on by po prostu cicho siedział w tym PiSie i czekał, aż Kaczyński przejdzie na emeryturę. Moja teza jest taka, że to jest nihilista i cynik. On wartości traktuje czysto instrumentalnie. To nie jest taki polityk, który, mam wrażenie, że Korwin jest takim politykiem, że on po prostu jest, czy starszy Morawiecki, Kornel Morawiecki, on nie ukrywał tego, że właściwie powinniśmy się mieć bliższe relacje z Rosją, że powinniśmy współpracować z Rosją, nawet po aneksji Krymu się wypowiadał, że powinniśmy zacieśniać relacje z Rosją. Pamiętam, że to Morawieckiemu i jego otoczeniu się bardzo nie podobało. U Ziobry ja tego nie widzę, takiego myślenia właśnie. U Ziobry to wszystko jest czysta kalkulacja i nawet rozmawiałam kiedyś z jego najbliższymi współpracownikami i pytałam ich, czy oni się nie obawiają tego, że to, co Ziobro robi dzisiaj, łamiąc praworządność, oddalając nas od takiego nurtu zachodnioeuropejskiego, czy to nie spowoduje polexitu w przyszłości, czy to nie jest po prostu droga do polexitu, tak jak było w Wielkiej Brytanii. Tam też była kanapowa partyjka UKIP, która po prostu z czasem narzuciła konserwatystom taki kierunek antyunijny i to doprowadziło do brexitu. I oni mi powiedzieli, że nie ma takiej obawy ich zdaniem, że jeśli Ziobro zrobi tą swoją partię na 5%, czy ona wejdzie do parlamentu, do następnego parlamentu samodzielnie, to wtedy on wróci do centrum. Ja nie wierzę w ten powrót do centrum, dlatego że te nastroje antyunijne, jak się raz rozbudzi, to one po prostu, to jest bardzo silna grupa krzykliwa, która ma wpływ na opinię publiczną i on tam gdzieś będzie po prostu urabiać. Nie wiem, ile lat to potrwa, ale w Wielkiej Brytanii to też trwało ponad 20 lat, zanim doszło do Brexitu. Ja się tutaj z tobą zgadzam. Zgadzam się, że Brexitu, podobno mówiło się, że Brexitu tak naprawdę nikt nie chce. Nawet ci politycy, którzy krzyczeli o Brexicie po to, żeby sobie zdobyć popularność, ale machina ruszyła i nikt jej nie powstrzymał i straciliśmy bardzo ważnego członka Unii Europejskiej. I zgadzam się z tobą, znaczy mogę powiedzieć tak, ja od kilku lat intensywnie szukam rosyjskich powiązań w otoczeniu Ziobry i też ich nie widzę.
Być może Patrycja Kotecka w związku ze swoimi pruszkowskimi lub pruszkowsko-sącewskimi kontaktami może wie coś więcej, no ale tu jesteśmy w sferze czystych domniemań. Ja prawie nic nie znalazłem. Może tak, prawie nic, to jest lepsze określenie. Ja mam raczej wrażenie, że Ziobro macha ręką, tak, hej, hej, panie Putin, panowie i panie Putinowcy, ja tu jestem, ja, Ziobro, patrzcie, ja też nienawidzę Europy. Że i zgadzam się z tobą, że on to robi nie dlatego, że on tak naprawdę nienawidzi Europy, że on wybrał wschód, bo tam go serce ciągnie do dzikich stepów i rosyjskiej tajgi, bo mu się podoba carat albo coś takiego. Nie, nie, on rozumie, że w Polsce, która się modernizuje i staje coraz bardziej zachodnia, to on nie miałby czego dla siebie szukać. I on też wie, że jeśli chce być następcą Kaczyńskiego, to musi pokazać, że jest od Kaczyńskiego jeszcze bardziej ostry i zawzięty. Wiesz co, ja ale chcę jeszcze jedną rzecz dodać, bo jeśli mogę ci wejść słowo. Tak, tak, oczywiście. Ale wiesz, ciekawe jest to, że Ziobryści mają bardzo dobre kontakty z otoczeniem Viktora Orbana, który jest jawnie prorosyjski. Ja opisuję w książce ten moment negocjacji tej reguły pieniądze za praworządność, kiedy Morawiecki się zgodził na posiedzeniu Rady Europejskiej na przyjęcie tej reguły. Zresztą on się zgodził dlatego, że myślał, że ta reguła to będzie taki właśnie kij na Ziobrę, że on wtedy powie Kaczyńskiemu, słuchaj, no jest ta reguła i trzeba po prostu skończyć już z tą deformą wymiaru sprawiedliwości, bo pieniądze nam po prostu zawieszą. Później okazało się, że jednak Ziobro postawił na swoim, że dzisiaj Kaczyński te pieniądze odpuścił przynajmniej z Krajowego Planu Odbudowy. Natomiast wtedy, kiedy Orban namawiał Morawieckiego na tym posiedzeniu Rady Europejskiej do zgłoszenia weta do całego budżetu Unii, to Morawiecki się na to nie zgodził i Ziobryści od razu dostali, jak rozumiem, przez Patryka Jakiego sygnał od współpracowników Orbana, że trzeba zaalarmować Kaczyńskiego, że tutaj się złe rzeczy dzieją, że ta reguła pieniądze za praworządność nie może przejść. I wtedy Ziobro zażądał, żeby Rada Ministrów w trybie obiegowym przyjęła taką uchwałę zobowiązującą premiera do tego weta. Tam się wywiązała kłótnia, ostatecznie Morawiecki się na to zgodził, ale przekonał Kaczyńskiego wtedy, że to nie jest zagrożenie, że nawet jeśli to pójdzie, zostanie zaskarżone do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, to tam postępowanie będzie trwało ze 3 lata, my spokojnie dostaniemy pieniądze z KPO i jeszcze PiS dojedzie do wyborów i wygra wybory. No, stało się inaczej. PiS pieniędzy z KPO nie dostało i myślę, że w tej sprawie akurat Ziobro miał rację. Natomiast mnie zaciekawiły te właśnie bliskie kontakty ziobrystów z ludźmi Orbana. Wiesz, to może być tak, że to, że oni nie będą jawnie prorosyjscy, ale pewne interesy, które władza może robić z Orbanem, czy właśnie spuszczając tutaj na przykład MOL na nasz rynek, czy no to się wszystko może odbywać tylnymi drzwiami, po prostu. I możemy w pewnym momencie się obudzić, tak jak Brytyjczycy z Brexitem, że już jesteśmy na wschodzie. No właśnie tego się bardzo obawiam. Jest jeszcze w otoczeniu Ziobry człowiek bardzo interesujący, który jest też takim, trochę był jego, jakby to powiedzieć, oknem na świat. To jest Michał Krupiński. Czy możesz coś powiedzieć więcej o Michale Krupińskim? Michał Krupiński to jest osoba, która robiła zawrotną karierę w biznesie państwowym, gdy Prawo i Sprawiedliwość doszło do władzy, a Ziobro miał jeszcze wpływ na strategiczne spółki Skarbu Państwa, bo był najpierw prezesem PZU, a później prezesem PKO SA. Ale co jest ciekawe, to on nie zostałby tak wpływową postacią w państwowym biznesie, gdyby nie brat Witold Ziobro, brat Zbigniewa Ziobry. Dlatego, że na tych dwóch stanowiskach on był najbardziej zaufanym doradcą tegoż Krupińskiego.
Michał Krupiński to jest bardzo dobrze wykształcony człowiek, taki człowiek, którego każda partia chciałaby u siebie mieć. Skończył SGH, skończył różne kursy zagraniczne, był pierwszym Polakiem albo jednym z pierwszych zatrudnionych w Parlamencie Europejskim, w Sekretariacie Generalnym Parlamentu Europejskiego, mówi biegle po angielsku, po francusku i poznał tego Witolda Ziobrę w 2003 albo 2004 roku, kiedy Witolda Ziobrę do frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów ściągnął Michał Kamiński i Adam Biela. To miał być taki ukłon wobec Ziobry, z którym oni grali wtedy w jednej drużynie. A ten Witold Ziobro, to w ogóle to mnie trochę rozbawiło, że wszyscy moi rozmówcy twierdzili, że to jest lepsza wersja Zbigniewa Ziobry, że jest przystojniejszy, bardziej inteligentny, biegle mówi po angielsku, świetnie czyta politykę, od zawsze nie, się interesuje. Dlaczego, przepraszam, że przerwę, dlaczego nie Witold Ziobro jest ministrem? To jest dobre pytanie, dlatego że Witold Ziobro nie chce być frontmanem z jakiegoś powodu. On woli, on jest człowiekiem cienia, zresztą tak jak Patrycja Kotecka, woli rozgrywać za kulisami i frontmanem zrobił Zbigniewa Ziobrę, albo frontmanem został po prostu Zbigniew Ziobro. I no właśnie ten tandem Krupiński-Witold Ziobro swego czasu miał ogromny wpływ na gospodarkę. Ale doszło do kłótni w tej, powiedziałabym, rodzinie Ziobrów, bo Krupińskiego też tam bym zapisała. Po prostu Krupiński został zmuszony do odejścia z PKOS-a. Tam w grę wchodziły jakieś dziwne umowy, które ktoś tam jakiś umyślny zaniósł na Nowogrodzką do prezesa i prezesowi się te umowy nie spodobały. Ta sprawa nigdy w ogóle nie ujrzała światła dziennego, natomiast Krupiński miał takie poczucie, że Witold Ziobro go zdradził, że on musiał wiedzieć, że się szykuje jego odwołanie i że nie uprzedził go po prostu o tym. I ich relacje się ochłodziły. Ja zresztą próbowałam dotrzeć do tego Krupińskiego i namówić go na rozmowę do książki, ale nie udało mi się, bo to wiesz, bo to było w ogóle charakterystyczne, że jak ludzie się dowiadywali z otoczenia Ziobry, że ja piszę książkę, to wiele osób się do mnie odezwało, nawet sami, z własnej inicjatywy, bo ja Krupińskiego poznałam, kiedy on był wiceministrem skarbu w pierwszym rządzie PiS-u u Wojciecha Jasińskiego i wtedy był bardzo młodym zresztą człowiekiem i wtedy go poznałam i czasem rozmawialiśmy o gospodarce, o różnych takich decyzjach podejmowanych przez Prawo i Sprawiedliwość, jak szukałam informacji i właśnie wiele osób zgłaszało się. Część od razu mówiła, że chętnie porozmawiają, ale nie pod nazwiskiem. No a ci, którzy porozmawiali pod nazwiskiem, to tak jak prokurator Anna Adamiak, teraz muszą się mierzyć z tym, że właśnie ona została dzień po ukazaniu się mojej książki odsunięta od wokandy w sądzie apelacyjnym bez podania powodów, bez dodatkowych jakichś nowych zadań. To jest straszne, z czym mierzą się dzisiaj ludzie, którzy są, którzy informują społeczeństwo i to nie tylko dziennikarze, ale często nawet przede wszystkim źródła. Ja się zainteresowałem Krupińskim także dlatego, że szukałem właśnie tych łączników Ziobry ze wschodem. Tutaj też mamy jakby, można powiedzieć, poszlaki dość pośrednie, ale trzy rzeczy mnie zainteresowały, bo Krupiński pracował w wielkich międzynarodowych korporacjach finansowych. Merrill Lynch to jedna z nich, a druga to Warburg Pincus. I obie te korporacje promowały inwestowanie w Rosji. Przy czym Warburg Pincus robił to przed inwazją, przed zajęciem Krymu, a Merrill Lynch robił to w 2015 roku, już po zajęciu Krymu. I wydarzyła się taka dziwna sytuacja raz w Gazecie Wyborczej, że do Gazety Wyborczej ktoś przyprowadził Krupińskiego. To było kilka lat temu, już za rządów PiS-u. Ktoś przyprowadził Krupińskiego jako informatora, że Krupiński powie tam coś o Jarosławie Kaczyńskim. Krupiński właściwie tak naprawdę nic tam nie powiedział. Tam raczej po prostu nie zaprzeczył w odpowiedzi na kilka pytań. Ale człowiekiem, który go przyprowadził, był Tomasz Misiak.
Były senator Platformy wyrzucony, to znaczy musiał odejść z Platformy w związku z podejrzeniem o korupcję. Człowiek, którego firma Work Service obsługiwała, działała w Rosji we wszystkich 5000 sklepów należących do wielkiego oligarchy Michaiła Friedmana, wielkiego kremlowskiego oligarchy. Tomasz Misiak to też człowiek, który wprowadził na warszawskie salony biznesowe Marka Falentę. I w jednym z moich procesów Marek Falenta zeznał, że to Tomasz Misiak zaprowadził go do restauracji Sowa i Przyjaciele i zapoznał go z tymi kelnerami, którzy tam podsłuchiwali polityków. Tomasz Misiak zapraszał wiele osób z obozu władzy Platformy do restauracji i tam toczył z nimi rozmowy, podczas gdy te rozmowy były nagrywane. No a wiemy, co już i ja, i Grzegorz Rzeczkowski opisywaliśmy, że ta afera taśmowa z 2014 roku została zainspirowana przez Rosjan, nawet była przez nich monitorowana, można powiedzieć, w trakcie, kiedy to się wszystko działo. Dlatego no, Krupiński mnie intryguje, ale też trudno o nim, trudno jakby to powiedzieć, złapać go za rękę. To jest człowiek bardzo sprawny i bardzo, bardzo inteligentny. Mamy no, ale jeszcze mam z takiego politycznego, bo ja jestem bardziej dziennikarką polityczną, to rozbawiło mnie to, jak on na początku właśnie przyprowadził go Witold Ziobro do Michała Kamińskiego, żeby też go zatrudnić w tej frakcji EKR i on wtedy się zachwycał Bronisławem Geremkiem. Wiesz, on nie, w ogóle nie był politykiem takim narodowo-katolickim, a już w ogóle o tym, że był antyunijny, to nawet mu się pewnie nie śniło. Natomiast zresztą myślę, że to mu się na pewno nie podoba dzisiaj w polityce PiSu. Natomiast to jest osoba, która obiecała Kaczyńskiemu najpierw kupienie TVN24, a później tej prasy regionalnej. Bo ten pomysł, pamiętam z nieoficjalnych informacji, to wiem, że z tym pomysłem do Kaczyńskiego przychodził właśnie Krupiński i go mamił, że tutaj mu te media zdobędzie dla niego. To jest bardzo ciekawa informacja, bo ta operacja przejmowania mediów no jest kopią tego, co zrobił Putin w Rosji przy pomocy Gazpromu, który stworzył sobie spółkę Gazprom Media. To jest bardzo ciekawe. Mamy jeszcze kilka minut, więc chciałem cię poprosić, jeżeli jest coś, co uważasz za bardzo ważne, co koniecznie trzeba powiedzieć na zakończenie, to masz teraz kilka minut na to, żeby to powiedzieć. Wiesz, w tej mojej książce dla mnie najbardziej szokujące było to, nawet oprócz tych historii oczywiście związanych z Patrycją Kotecką i z tym, jak Zbigniew Ziobro ją sprawdzał, najbardziej szokujące było to, jak Zbigniew Ziobro potrafił dokonać kilkakrotnych zmian w prawie, żeby uprzykrzyć życie lekarzom, którzy jego zdaniem popełnili błędy w sztuce i spowodowali śmierć jego ojca, Jerzego Ziobry. I mam takie wrażenie, że zresztą to wynika wprost, bo on expressis verbis to powiedział w wywiadzie z Magdą Rigamonti, matka Zbigniewa Ziobry, że ona ma pretensje do Zbyszka, że jak był pierwszy raz ministrem w rządzie PiSu w latach 2005-2007, to że niewystarczająco się zajął tą sprawą, że nie interweniował w tym śledztwie dotyczącym lekarzy. I mam wrażenie, że teraz Ziobro, jak wrócił do władzy po raz drugi w Ministerstwie Sprawiedliwości, to zrobił już wszystko, żeby zadowolić swoją mamę. No ale to się wiąże ze zmianą prawa pod własny interes prywatny po prostu. To się wiąże znowu z łamaniem karier zawodowych kilku świetnym lekarzom, cenionym lekarzom. No jest to człowiek, który właściwie nie cofnie się przed niczym, żeby zrealizować jakieś swoje wizje, które z takiego czy innego powodu gdzieś tam mu się w głowie rodzą. No i właściwie to było dla mnie takie szokujące, że Ziobro, zresztą mało się w Polsce o tym mówi,
ale nasza konstytucja zabrania łączenia funkcji prokuratora z mandatem poselskim. Ziobro jest prokuratorem generalnym i on nie powinien być posłem. On powinien zrzec się mandatu poselskiego, bo łamie w ten sposób artykuł bodajże 109 Konstytucji Polskiej. On tego nie robi. Znowu z takich czysto merkantylnych powodów. Już pomijam, że po prostu bierze pieniądze za te wszystkie funkcje jeszcze za to, że zasiada w KRS-ie i to są naprawdę duże pieniądze, ale robi to dlatego, że gdyby zrezygnował z tego mandatu, to nie miałby takiego wpływu na legislację, nie mógłby przypilnować tego, co dzieje się w Sejmie, nie tylko swojego klubu, który się rozrasta, ale no też właśnie tego, jak jest prawo stanowione. I to wykorzystywanie prawa, wykorzystywanie funkcji do jakichś swoich takich, do takiej prywatnej wendety, bo to jest po prostu w przypadku tych lekarzy, w przypadku sędziów, to jest taka prywatna wendeta. Ja mam wrażenie, że po prostu Ziobro się próbuje odegrać na sędziach, dlatego że sam nie został, nie wykonuje zawodu prawniczego, czyli nie został prokuratorem ani sędzią, a na tych lekarzach to no nie wiem dlaczego, chyba dlatego, że mieli po prostu pecha, bo mieli wtedy dyżur, kiedy jego ojciec przyjechał do szpitala. No to wszystko, to jest taka mroczna postać. I wiesz, ja myślę, że w ogóle jest jeszcze bardzo wiele do odkrycia w sprawie tych różnych finansowych aspektów, bo ja je badałam, ale wiesz, ta moja książka była czytana przez prawnika wydawnictwa z powodów procesowych, wiadomo, i musiałam mieć po prostu potwierdzenie w wielu źródłach i pewne informacje mam, jeszcze pewne informacje sprawdzam, ale bardzo ciekawe są właśnie te wątki finansowe, to wykorzystywanie przez spółki różnego rodzaju budżetów marketingowych, no to jak ludzie... Właśnie, jak ludzie Zbigniewa Ziobry, bo to nie jest tylko Fundusz Sprawiedliwości, który oni wykorzystują po to, żeby promować polityków Solidarnej Polski, no ale to są też budżety tych właśnie spółek, w których ludzie Ziobry pełnili bardzo ważne funkcje. Więc no, myślę, ja tutaj... że... Nie, słucham cię, słucham. Więc myślę, że tutaj jest bardzo dużo jeszcze do pracy, do zbadania. No tutaj mógłbym dodać z własnego doświadczenia, bo w 2015-16 roku pracowałem jeszcze w agencji reklamowo-marketingowej, która obsługiwała dużą firmę ubezpieczeniową, którą krótko przedtem przejęło państwowe PZU i do tej firmy przyszła Patrycja Kotecka i razem z nią do działu marketingu przyszło jakieś 10 osób, członków partii, którzy wszyscy dostali ogromne pensje, samochody służbowe i taki pakiet pieniężny, tak zwany Golden Hello, czyli pakiet pieniężny na powitanie, takie kilkadziesiąt tysięcy złotych. I byłem przekonany, że ta firma upadnie pod takim ciężarem, bo byłem przekonany, że wyrzucą pracowników dotychczasowych, doświadczonych, żeby zrobić miejsce tym partyjnym pasożytom, ale tego nie zrobiono. Po prostu rozdęto budżet tak, żeby pracownicy byli, pracowali dalej, harowali również na tych pasożytów, których przyniesiono. To było moje pierwsze zetknięcie z tym, jak PiS traktuje spółki Skarbu Państwa i spółki podległe spółkom Skarbu Państwa. I zacząłem sobie wtedy to w głowie mnożyć na potworne straty, do jakich to może doprowadzić. No właśnie, wiesz, to jest tak, że rozmawiałam też z kilkoma osobami, które budowały w Polsce różne partie prawicowe i oni mi mówili, że to, że Ziobro w bardzo nowoczesny sposób buduje to swoje otoczenie, to swoje zaplecze. Zwróć uwagę, że Jarosławowi Kaczyńskiemu udało się rozbić porozumienie Jarosława Gowina, a partii Ziobry, mimo że próbował dwukrotnie, po nieudanym głosowaniu w sprawie piątki dla zwierząt próbował rozbić Solidarną Polskę i w czasie wyborów kopertowych nieudanych, znaczy w czasie tej całej afery związanej z wyborami kopertowymi, też próbował rozbić Solidarną Polskę. Różne tam były propozycje, stanowisk i tak dalej i to się nie udało. Ludzie Solidarnej Polski w 2019 roku w wyborach mieli bardzo kampanie kosztowne, na przykład Jan Kantak w Lublinie, cały Lublin obwiesił plakatami, także pisowcy do mnie dzwonili i mówili, żeby się zainteresować, skąd on ma pieniądze na taką kampanię, no ale jednak Ziobro zwiększył liczbę
posłów do 19 z kilku posłów do 19, czyli po prostu on idzie jak taran i uważam, że no będziemy jeszcze długo z Ziobrą w życiu publicznym, będzie nam towarzyszył Zbigniew Ziobro, co niekoniecznie jest dobrą wiadomością dla polskiej demokracji. Tym bardziej należy czytać tę książkę Ziobro prawdziwe oblicze. Bardzo dziękuję za rekomendację. Ja bardzo Ci dziękuję za rozmowę, za to, że byłaś z nami i że znalazłaś siłę, żeby tę książkę napisać. Ale Tomku, bardzo czekam na Twoją książkę o Jarosławie Kaczyńskim, bo już widzę, że ją reklamujesz, teczkę Kaczyńskiego. Nie mogę się już doczekać na Twoją nową książkę. Bardzo Ci dziękuję. Już niedługo to kwestia tygodni, nielicznych tygodni. I mam nadzieję, że nie rozmawiamy po raz ostatni. Pozwolę sobie w przyszłości jeszcze zapraszać do Resetu Obywatelskiego. Będzie mi tutaj bardzo miło. Komentatorzy też pozdrawiają. Do zobaczenia w takim razie. Dziękuję bardzo, do widzenia. To jest Reset Obywatelski.